Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W programie o zasadach zmiany pasa ruchu obiecaliśmy Państwu, że zajmiemy się również kwestią zmiany kierunku jazdy. Czyli krótko mówiąc, ten odcinek będzie o skręcaniu na skrzyżowaniach. Napisał do nas list pan Zbigniew, który sugerował nam, żebyśmy wybrali się do Cichego Kącika w Krakowie. Tak też uczyniliśmy, no i okazało się, że kierowcy nie radzą sobie z tym skręcaniem. No niestety, prosty niby manewr zmiany kierunku jazdy wywołuje problemy. Myślę, że głównie z braku koncentracji, bo chyba wszyscy wiedzą, że chcąc skręcić w prawo, mamy zbliżyć się maksymalnie do prawej krawędzi. Chcąc skręcić w lewo, i tu zależy na jakiej ulicy, musimy ją rozróżnić. Na dwukierunkowej zbliżamy się do środka jezdni, do osi jezdni. Jeżeli mamy wymalowane podwójną linią ciągłą, to jest prościej. Jeśli nie, to musimy sobie wyobrazić, żeby właśnie znaleźć się w tym miejscu, w którym ewentualnie pozwolimy innym skręcić w prawo. Czyli dojechać rzeczywiście do tego środka, nie przekraczając go. Natomiast z jednokierunkowej do lewej krawędzi jezdni, do lewego krawężnika. Niektórzy nie widzą, że wjechaj na jezdnię jednokierunkową. No i skręcają jak z dwukierunkowej. Wiele takich przykładów w Cichym Kąciku będzie. No takim znakomitym przykładem może być to zielone Audi, które skręca z samego środka jezdni. No dokładnie. Jakby skręcał na dwukierunkowej. A tutaj Ford Kombi, no jakoś dziwnie, tu całkiem z prawego pasa, jeszcze z taką dziwną okrętką i w lewo. Właściwie to samo co Audi. Ten sam kompletnie absurdalny sposób skręcania. Niestety. Biały Mercedes, tak samo jak Ford, no z mniejszym zakrętasem. No mniejszy, większy, to wynika też w jakim stopniu z obierania niedokładnego toru jazdy. No ale choćby ten znak ustąp pierwszeństwa, popatrzcie Państwo, on jest postawiony również przy lewej krawędzi. O czym to świadczy? No również właśnie o tym, że to jest droga jednokierunkowa. On się tam znikąd nie wziął. Na dwukierunkowych w tym miejscu znak ustąp pierwszeństwa się nie ustawia. Myślmy, skoncentrujmy się, patrzmy i będzie dobrze. Jest tutaj troszkę lepiej, jak stoi autobus na przystanku i on wtedy wymusza to ustawienie bardziej przy lewym krawężniku. No to powiedzmy, proszę Państwa, jak tutaj należy pojechać. Skoro stoi autobus, to i tak musimy zmienić pas na lewy. No i skoro w lewo, to skrajnie do lewego krawężnika, z jednokierunkowej, w ten sposób od lewej krawędzi, od lewego krawężnika wykonujemy ten lewoskręt. Jeżeli byśmy skręcali w prawo, co zaraz uczynię, za autobusem zbliżamy się do prawego krawężnika i od prawej krawędzi skręcamy w prawo. Banalne. No ale przecież część kierowców tego nie robi. Niektórzy po minięciu tego autobusu, zamiast pozostać przy lewym krawężniku, zjeżdżają do środka. Dlaczego? No a kierowca tej białej Skody to chyba był przekonany, że skręca z ulicy dwukierunkowej. Niewątpliwie tak. No właśnie. Albo brak koncentracji, albo brak znajomości przepisów. Jedno z dwojga. A tutaj mamy rolkarza, którego tam zresztą być nie powinno, ale zaczął dobrze, skończył samobójczo. No niestety, po pierwsze jedzie jezdnią, niedozwolone. Po drugie, ten sam początek skręcu był taki, jakiego wymagamy od kierowców, także tutaj zachował się jakby z sensem. No ale niestety skręcił pod prąd, bo akurat ulica Chodowieckiego, w którą skręcamy z Cichego Kącika, jest dwukierunkowa. No więc, tak jak wspomniałaś, samobójczy skręt. Ale rolkarze, opamiętajcie się, ja jeszcze raz proszę, chcemy się zachowywać jak pojazd będąc pieszym. Oczywiście jest to nie tylko niedozwolone, ale i bardzo niebezpieczne. I rowerzysta znowu pod prąd, proszę Państwa, tym razem Cichym Kącikiem. Kolejny rowerzysta, a właściwie rowerzystka, jadąca pod prąd. W najlepsze, rowerzyści tak jeżdżąc, narażacie się na bezpośrednie ryzyko utraty życia lub zdrowia. No to na przykładzie Cichego Kącika pokazaliśmy, że no bardzo wielu kierowców nie potrafi wykonać najprostszej czynności, czyli skręcić. Dokładnie, byliśmy tam raptem pół godziny, ruch wakacyjny, niewielki, no ale co drugi kierowca jedzie źle, taka jest prawda. Może potrafią jeździć tylko prosto? No smutna konstatacja. Jak tylko odjechał autobus, popatrzcie Państwo, to już kompletnie nie wiemy co robić. Ten autobus jakby wymuszał ten lewoskręt od lewej krawędzi. Jak go nie ma, jeździmy w lewo od środka jest. Tak na dwukierunkowe. Bez sensu. Może wstydźmy się wreszcie tych złych zachowań w ruchu. Tutaj w tym momencie nie miało to aż takiego znaczenia. W innych sytuacjach, w innych momentach ma to znaczenie kapitalne. Zaraz pokażemy to na ulicy Zacisze. Ulica Zacisze zablokowana ze względu na to, że skręcający w lewo stoi przy prawej krawędzi, ruch na Basztowej wielki, no więc stoi i stoi i stoi i czeka. A ci, którzy mogliby praktycznie bezkolizyjnie niemalże skręcić w prawo, mogliby pojechać? Nie, stoją,
przez tego właśnie źle skręcającego. Prawidłowy skręt w lewo wygląda tak. Do lewej krawędzi parkujących samochodów, do krawędzi parkujących samochodów i dalej do lewej krawędzi jezdni. I tak ustawieni nie blokujemy tych, którzy skręcają w prawo. Tutaj ma to kapitalne znaczenie. Inaczej jest korek przez całą ulicę Zacisza aż do Worcela. No ale żeby nie było tylko, że ganimy kierowców, to z ulicy Zacisze mamy jeden wzorowy przykład. Kierowca czerwonego Opla Corsy. Jest nawet więcej tych dobrych przykładów, ale ten kierowca wzbudził mój szacunek, bo pojechał naprawdę dokładnie, tak by do programu. I tak należy, proszę Państwa. Potrafił przytulić się do tego, notabene źle zaparkowanego za daleko. Parking się skończył. Samochodu, który trochę też blokuje to skrzyżowanie. Przytulił się do niego skrajnie, dojechał w związku z tym skrajnie do lewego krawężnika i skręcił. No idealnie. Widać, są tacy kierowcy. Widać, można. Obyśmy wszyscy chcieli chcieć. To w takim razie kierowcy czerwonego Opla Corsy przyznajemy nagrodę, no niestety tylko słowną, ale wielkie brawa. Niestety musimy też przejść do przykładów negatywnych. Na początek czarny Lexus. I to jest właśnie to, co mówiłeś. Zupełnie zablokował samochód za sobą. Dokładnie tak. Samochód za nim nie pojedzie, a kierowca Lexusa czeka, aż zwolni się miejsce na Basztowej. Za czarnym Lexusem czarne Porsche. I to będzie chyba największy wstyd dla kierowcy czarnego Porsche, jeżeli powiemy, że nawet rowerzysta jechał ładniej niż on. Tak, rzeczywiście. Wreszcie możemy pochwalić rowerzystę. Rowerzysta ustawił się ładnie, a kierowca bądź co bądź zacnego samochodu bardzo źle. Wstyd. Czyli dwa piękne samochody i źle. No nie tylko te. Zobaczymy kolejne. Mercedes i Skoda Fabia jadą na ten sam pas. Może dojść do stłuczki. Oczywiście. Taksówka Mercedes ustawiona dobrze, Skoda Fabia źle. Gdyby ruszyli identycznie równo, kończą dokładnie w tym samym miejscu, no i co? Na szczęście tutaj kierowca taksówki no jakby odpuścił, wypuścił przed siebie tą Skodę, no i w tym momencie do niczego złego nie doszło. No i samochód dostawczy, czy się postara? No nie bardzo. Przecież mógł lepiej pojechać. O, tak jak próbuje to Renault. Widzę, że ma dobre zamiary kierowca Renault, ale się też nie da rady już poskładać, prawda? A dostawczy jakby tylko skręcił kierownicą w odpowiednim momencie. No, ale nie zrobił tego i to kierowca zawodowy. Popatrzcie Państwo, gdzie on ląduje. Źle ląduje. Ale również z swojej kamery mamy bardzo wiele przykładów, które pokazują, jak kierowcy źle skręcają. No właśnie, obejrzyjmy te przykłady. Tutaj sportowy skręt ustawiamy się szeroko, a nie jak przepisy mówią przy prawym czy lewym krawężniku, żeby skręcić szybciej, tak z fasonem niby pojechać. To wstyd kierowcy i to grozi tym, że ktoś będzie chciał jechać prosto obok was, na przykład rowerzysta. Rowerzysta ma prawo wyprzedzać wolno jadące pojazdy z prawej strony, no i traficie go i wjedziecie w niego, szanowni kierowcy. Proszę nie uważać tego za skręt z fasonem, proszę uważać to za po prostu zachowanie skrajnie nieprawidłowe, ustawiające tego kierowcy w gronie no, najsłabszych kierowców świata. Inny przykład. Dlaczego to Suzuki ustawiło się na ulicy Stoczniowców, skręcając w Portową? Cały czas jesteśmy w Krakowie. Na prawym pasie rozrysowane pasy ruchu. Dwa pasy ruchu znaczone. Czy można z prawego pasa ustawić się do lewego skrętu? To już tak absurdalny pomysł. Tak beznadziejna jazda, no już skrajnie niebezpieczna, przecież z lewego można prosto. Ktoś może nie wpaść na to, że ten kierowca coś takiego wymyśli. W imię czego? Nie wiem. No i wreszcie przykład, wydaje się też dość kuriozalny, ale Aleje Trzech Wieszczów. Ja takiej sytuacji, muszę powiedzieć, jeszcze w swojej karierze nie widziałem. Wiadomo, że skręcamy z prawego pasa, że bus pas dopuszcza prawoskręt na najbliższym skrzyżowaniu, że skręcamy od prawej krawędzi, zgodnie ze strzałkami, a nie od środka. Nie skręcamy z pasa jazdy na wprost w prawo. Ten kierowca, nie wiedzieć czemu, pojechał w prawo z pasa środkowego. Dobrze, że w tym momencie nic się nie stało. Może pierwszy raz był w dużym mieście? No to musimy jednak zainteresować się po pierwsze przepisami, po drugie oznakowaniem, po trzecie troszkę pomyśleć. Mieliśmy jeszcze interwencję Straży Miejskiej. Ten szary Opel zasłużył na założenie blokady. Nie dość, że blokował możliwość tego prawidłowego skrętu, no to jeszcze stał prawie przy samym przejściu dla pieszych. Zdecydowanie zasłużył. Jeżeli mamy tabliczkę z napisem koniec parkingu, to koniec.
to koniec, a nie następny, a jeszcze się zmieszczę, a może jeszcze następny. I rzeczywiście, przejście dla pieszych zasłonięte, a w tym przypadku ograniczona możliwość dobrego ustawienia się. Ci parkujący nieprawidłowo skutecznie przyczyniają się do korków krakowskich i to do nich miejmy pretensje, bardziej do nich niż na przykład do organizatora ruchu. Brawo Straż Miejska, reakcja. Mam nadzieję, że tych, którzy w tym miejscu do tej pory parkowali w Krakowie nieprawidłowo, też w jakimś stopniu odstraszy ta interwencja. Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.